Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Subnautikę i pierwsze co zrobimy, to tutaj już mam recepty przygotowane u góry i pozbierałem sobie materiały. Cyk, 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 palnik laserowy, żeby już go mieć, proszę bardzo. No i przede wszystkim też sztabkę plastalich chciałem zrobić dwa razy. Bo jest ona potrzebna, żeby zrobić taką dużą kopułę mieszkalną, która będzie nam potrzebna, żeby zrobić, oczywiście. Zobaczmy ten palnik laserowy. No jest. I co? Działa? Chyba działa. Okej. I teraz tak, idziemy dzisiaj bazę robić. Ale chciałbym też zobaczyć fundamenty, co one potrzebują. Bo będziemy na pewno kłaść w pierwszej kolejności. Chciałbym położyć oczywiście fundamenty. O, jest tutaj. Tytan i ołów. Tytan i ołów. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Powiedzmy. I tu jest lit. Ołów. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Powiedzmy, że... Chociaż może... Raz, dwa... I ołów się już skończył. Ale... Ja się tym nie martwię. Welcome aboard, Captain. Lecimy. No i... O, tu coś potrąciłem niechcący jeszcze. O! Potrąciłem skałę też niechcący. Sorry, skała. No i też właśnie... Tak, a propos co też tam pisaliście, że faktycznie jest tak, że każdy, no, tworzy sobie bazę, jak mu się tam podoba, nie? Ale spodobał mi się pomysł tworzenia bazy na... Stalker. Na pograniczu... O, ja tak daleko tutaj upłynąłem z tym czymś? O, sorry. Gdzie to jest ten? Ale potrąciłem to. To jest tutaj, dobra. Zabierzemy to. Podnieść, tak. Spodobał mi się pomysł, żeby stworzyć bazę na skarpie. I tam, gdzie już pływają te... Znaczy, teoretycznie na skarpie, ale nie wiem, gdzie jest skarpa w ogóle. Co? Co? Ktoś tu się drze do mnie. A, to rekin. Teoretycznie nie wiem, gdzie jest ta skarpa. No tutaj są już te skrzecące, wielkie. No, teoretycznie to już powinna być też skarpa chyba do... O. Chyba niekoniecznie. O, 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 o. Też niekoniecznie. Czy był gdzieś taki biom czerwony, który zahaczał już o podziemia, podziemia, no o te tereny, które są niżej, nie? Wow, co tu tak ciemno? Tak ciemno się zrobiło. O, 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 o. O tutaj, nie? I zobaczy, bo tu już jest przepaść w dół. Tu są też blisko te wodorosty. Dobra, to ja myślę, że sobie zaszalejemy i tutaj dosłownie, tu gdzie ten rekin pływa, się drze, mordę. Tu tutaj zaczniemy sobie budować bazę na tej... No bo tam już jest głęboko. To już tam pewnie trzeba będzie... Tygrasi... No. Ja sobie zrobię tutaj bazę. Cyk. No, co? Rekin. Shut up.
Oczywiście też tutaj widzę, że się już zaczynają te fajne kryształki, tylko ciekawe czym to... Tym na pewno nie. Rekin, zamknij japę, bo cię nożem potnę. Chcesz tego? No. Spokój mi tam. Dobra, cyk. Przede wszystkim fundamenty chciałem postawić tutaj. Może gdzieś... W tym miejscu może. Cyk. Dobra. Rekin. Rekin, ty chcesz koniecznie chyba dostać nożem. Masz. I siarap tam. Bon mi. Co za kurde pała jedna. Niemyta. Będzie mi tutaj do mnie fikał. Dostał w tubę i uciekł. Dobra, cyk. Fundament kolejny. Trochę mi tam wystaje kryształ. Ale to może kiedyś zbierzemy i go nie będzie. O, a już nie widać go, jak to zbudowaliśmy. On się zlikwidował? Tak. A, dobra. No trudno się mówi. Znajdziemy jakieś inne kryształy też, nie? Dobra. I co? To jeszcze tak. Tu. Cyk. Tu. 30 sekund. Wow, właśnie, bo ja zapomniałem też naszej oddycharki. Bo my jesteśmy poniżej? Nie, nie jesteśmy poniżej. Tu za długo już byliśmy po prostu. To, co tu mnie tutaj zaczepia? Nie, nie jesteśmy poniżej 100 metrów, tak więc ta oddycharka i tak by nam tam nie za wiele dała. Dobra, tylko po prostu za długo już byliśmy na zewnątrz. Dobra, i co najważniejsze, tu jest fajna taka ze szkłem kopuła, ale to jest tam potrzebne szkło emaliowe, czyli też te potrzebowałbym No, żeż ty kurde pało jedna. Chodź tu. Chodź tu. Cwaniaczku. No, wyskakuj. Ja ci kurde zaraz... No. Won mi stąd. Kurde. Teraz tak, bo tutaj jest właśnie te szkło emaliowe, czyli te zęby Stalkera są potrzebne. W ogóle widzę, że do każdej... Nie, do tego okna zwykłego jest zwykłe szkło. A takie oszklone pomieszczenia widzę całe. To potrzebne są szkło emaliowe, nie? No dobra, ale przede wszystkim... Jakie to wilgachne. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że to jest aż takie wilgachne. Ale to dobrze. Dobrze, dobrze. Okej, okay. Tylko teraz potrzebujemy teraz wejście. Płas. A, tylko ja nie mam kwarcu i nie mam tytanu. Może znajdziemy gdzieś tutaj ten kwarc i tytan, bo kwarc na pewno. O, proszę bardzo. 30 seconds. 30 seconds. To Mars. Cyk. Powietrze. A w ogóle to mógłbym sobie te recepty już odpiąć. O, cyk. Jakie to wilgachne. Ale to fajnie, fajnie. Znaczy, myślałem, że troszkę będzie mniejsze ogólnie. Ale to dobrze, że jest takie duże, no. Co tu dużo mówić, no. Nie, może kwarc znajdę gdzieś jeszcze? Tutaj. Będzie gdzieś przyczepiony może? O, w tych, powiedzmy. O, jest, na przykład tu kwarc. Widzę już takie większe okazy. Jakiś ołowiu jakiegoś... O, może tutaj będzie kwarc. Dobrze, dobrze. Nie, mieć. Dobrze, dobrze, dobrze. Proszę mnie nie straszyć. O, jest. Znalazłem. Ziu.
Piąteczka. I włas. Mamy. Okej. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Ale to wielgachtan jest. Fajny. Czy ja bym mógł w ogóle położyć tutaj ten cały generator? Ładowarka ogniw. Gdzie to jest to? Tak, mógłbym. Tutaj nawet na środku. Okej. Okay. Tylko to teraz, co to potrzebuje? Tu. Zróbmy sobie... Dobrze. Ziu. Dobra. Zróbmy sobie, przyczepmy może tą recepturę. Ładowarki ogniw. Gdzie to teraz jest? Cyk, 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 cyk. Gdzie są prądy? Panie kochany. Gdzie są prądy? O. A nie, bioreaktor, to nie to. Nie, to to. Rozkłada materię organiczną, przekształca ją w energię. Tak, to to. Dobrze. A, i jeszcze pomieszczenie też wielofunkcyjne bym sobie zaznaczył. Bo te zwykłe to potrzebują dużo tytanu, tak? A pomieszczenie wielofunkcyjne też tytan. Czyli generalnie rzecz biorąc potrzebuje dużo tytanu tak naprawdę. Obserwatorium sobie też kiedyś zrobimy. Stację dokującą to na pewno trzeba będzie kiedyś też nad tym popracować. Ale myślę, żeby po prostu sobie po prostu... Aha, tylko że teraz tak. Teraz tak, jeszcze bym musiał zostawić tutaj... Jest, o to jest tu. Radiolatarnię, żeby wiedzieć, że tu mam tą bazę, bo ona chyba nie będzie zaznaczona, nie? Dobra, położmy sobie na przykład tutaj. Dobra, tylko że teraz... Chyba nie mogę tego nazwać. Mogę? Mogę. Baza. Okej. Okay. Nawet się nazywa baza. Dobra, bo już nazwaliśmy ją wcześniej. Tam widzę jakieś takie tunele, żeby tam popływać sobie. Gdzie jest mój? Tu jest. Cyk. Dobra, ja w takim razie chyba sobie polecę po... Nawet nie chyba, tylko na pewno. 30. To będzie akurat. Polecę sobie w takim razie do... Tam, po materiały. Zabierzemy ich jak najwięcej, żebyśmy mogli coś tutaj pobudować. I zaraz się widzimy w takim razie. Cyk. No i dobra, mamy... Dosyć sporo rzeczy. Oczywiście gdzieś zbudował narzędzie naprawcze. Nie, chodzi mi o konstruktor. O. Bioreaktor. Na wstępie może. Ciekawe, czy to będzie nam dawał... Nie. Ciekawe, czy to będzie nam dużo energii dawało. Zaraz się przekonamy zresztą. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. Bioreaktor, no dobra, a co w takim razie możemy tam... Powiedzmy, pójdźmy na przykład po te... Wodorosty, nie? A, brak miejsca w ekwipunku, super. Cyk. Czy biowodorosty działają dobrze? Aktywny. Power restored. Działa. Wodorost. Okej. Okay. Ciekawe na jak długo. Bo tego to nie wiem. Rozkłada. Hmm.
Na razie działa. Czy to... albo... Zastanawiam teraz, czy to znika, czy to, bo to rozkłada się i znika, czy energia zależy po prostu, jak szybko się ładuje, od materiału, jaki używamy. Bo też tak może być, nie? Tego nie wiem, ale się dowiem. Dobra, to co? Zaczynamy też budowanko w takim razie na zewnątrz, bo chciałem przede wszystkim teraz tak, zrobić jakieś tutaj sobie odnogi, może z tamtej strony to będzie nie. Dobrze. Konstruktor baz. Teraz tak. Takie by było fajnie zrobić ze szkła. W sumie. A czy mogę tu? O, mogę tu. Tu. Cyk. Potrzebuję oczywiście szkła. Ale szkła nie mam, to sobie zrobię później. I też zrobimy sobie z drugiej strony taką odnogę, żeby już mieć. Cyk. Okej. Okay. Pomieszczenie wielofunkcyjne. Powiedzmy, to bym przyczepił sobie do tego, jakbym mógł. No cóż, szkła nie zabrałem. Pięć. A skrzyneczki, do czego były? Kwarc też. Ale kwarc sobie mogę tutaj nazbierać, nie? To jest akurat easy. Dobra, tylko tak, tu będzie tunel. Tu też będzie tunel po tej stronie. Powiedzmy, że sobie zrobię taką jedną szafkę też tutaj. Na rzeczy, które będę po prostu... ekwipunek, nie? Będę po prostu zostawiał albo budował tutaj ekwipunek, który... A, kwarc. Który będę potrzebował po prostu na jakieś wypady, nie? Będzie taki, taka szafka z, nie wiem, oddycharką na przykład, albo takimi różnymi rzeczami. Wiecie, o co chodzi. Tu można wpłynąć, a nie, tu jest trochę taki... Co, znowu rekin? Znowu chcesz w tubę? Tyk. Tyk. Będzie można już ze trzy szafeczki zrobić. Tyk. No, i to będzie szafeczka do wyjściowa. Teraz tak, nie chciałbym sobie już zagradzać tutaj. To bym sobie zaczął robić szafki po prostu. Aj, kurde, tylko właśnie nie wiem. Nie chciałbym sobie po prostu spierdzielić tego, a fabrykator. I co kosztuje? Złoto, aha, dobra. Złota nie mam. Przynajmniej tutaj, przy sobie, nie? Dobrze, bo teraz tak. Tu jeszcze są raz, dwa, trzy, cztery rzeczy, na które bym sobie mógł sobie jakieś coś położyć. Rozumiem. Właśnie zastanawiam się, czy tutaj też coś będzie? Można? Na tych? Szafę widzę, że mogę położyć sobie gdzie chcę. Nie ma problemu. Dobra, może zacznijmy od tego miejsca szafy kłaść. Albo inaczej, po prostu idę, odrzucam sobie na razie tutaj to wszystko. Cyk, 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 cyk. Cyk. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Palnik na razie też, narzędzie naprawcze, skaner. Latarkę. A na resztę na razie sobie zostawimy. Dobra, i lecę w takim razie sobie pozbierać jak najwięcej teraz rzeczy, szkła, czy coś tam. W ogóle będę raczej się chciał przenosić stamtąd do tej bazy. Nawet te urządzenie tam skanujące, czy coś takiego, to też bym chyba chciał. Chociaż nie, to by, tam byśmy zostawili te też urządzenie skanujące, bo myślę, że... Ktoś mi puka do drzwi.
Ty chcesz, żebym cię przejechał? Ziup. Za karę. No, myślę, że te drony tam zostawimy też. A tutaj zbudujemy sobie nowe po prostu kiedyś. Bo myślę, że tam się też przydadzą do... Chociaż nie wiem, czy tam się przydadzą, szczerze powiedziawszy. To jest fajne mieć te drony gdziekolwiek, gdzieś fajnie, żeby można było też skanować i zwiedzać teren. Nie, tam zostawimy, bo tam możemy sobie poskanować teren i tak dalej, a tutaj po prostu zbudujemy sobie kiedyś nowe. Tak ogólnie mówiąc, tak rzecz biorąc. Czy to coś jest do skanowania? To mnie to zastanawia, to... Oto... Nie. To jest płyta nieskanowalna. Trudno się mówi, płynie się dalej. Siema, smrodziuch. Cyk. I dobra, piąteczka. Szkło zabraliśmy ze sobą, to tu proszę bardzo. Będzie przeszklone takie przejście. I tak samo. Cyk. Proszę bardzo. Jak to wygląda? No dobra, to jest fajne. Tylko, że ciemno jest oczywiście. Ale kiedyś jakiś reflektor jeszcze się tutaj pierdyknie na tą bazę. Właśnie, za ile kosztują takie reflektory na bazę? Bo wiem, że odkryłem takie coś. Tylko gdzie to jest? Może tu, tu. Szkło i tytan. Czyli to nie jest takie skomplikowane, tak szczerze powiedziawszy. Można by było nawet takie coś pokusić się porobić. Tylko to pewnie też będzie zżerało wtedy energię, nie? A czekajcie, o! Czyli 210 energii zabiera nam takie wodorost jeden. Zabiera. No, to zabiera w sumie, no. Dobrze, to teraz tak, chciałem szafki popostawiać i będziemy sobie po prostu przenosić później wszystkie materiały do nowych szafek, nie? Tylko tutaj to już bym chciał tak postawić te szafki, każda szafka do innego materiału. Oczywiście w miarę tematycznie, żeby to było. Mogę ściany tworzyć działowe. Interesting. Można by było się pobawić w fajną bazę. A to może zrobimy sobie kiedyś taką mieszkalną jeszcze. A tutaj chcę bardziej użyteczną i wygodną dla mnie. Cyk. Dobra. Czekajcie, bo tu widzę, że zbóż. Bo tak trochę od daleko od ściany widzę, że ta szafka się położyła. A może tu nie można tak blisko ściany? No właśnie, dlaczego nie można tak blisko ściany? Powiedzmy, że tak. Czasami tutaj jakoś tak dziwnie działa, że nie można tak blisko... O, teraz fajnie. Blisko ściany, nie? Ale czasami nie można tak blisko ściany położyć. Nie wiem, od czego to zależy, szczerze powiedziawszy. Bo chciałbym, żeby to było to jakoś równo też, żeby to wyglądało coś fajnego. A widzę, że nie zawsze też... No. Da. O! O! Tytan mi się skończył? Ale jak to? Panie Tytan! No, tytan mi się kończy. Widzę, że będę musiał sobie poszukać tego tytanu też. Cyk. Dobra, to tematycznie. Tutaj będzie oczywiście w pierwszej szafce tytan, który na razie sobie weźmiemy sztabkę tytanu. Powiedzmy, później będzie kwarc, szkło, bo to się robi z kwarcu, wyrabia się szkło, nie? Powiedzmy, że... Albo inaczej jeszcze. Tu nie szkło, tylko miedź, bo miedź, jak wiemy dobrze, wydobywa się z tych samych łupków, co tytan. I dopiero tutaj, powiedzmy, kwarc. Kwarc, szkło, nie? Cyk.
Powiedzmy, że następna szafka to będzie złocisze. Cyk. Złoto, złoto. A, właśnie, czy ja mogę robić już fabrykator? Mógłbym, jakbym tylko jeszcze próbkę korala stołowego zdobył. A właśnie, ciekawe, czy ja tutaj zdobędę tą próbkę, bo tutaj się nie rozglądałem, czy są. Ale to wtedy byśmy mogli po prostu podlecieć do tej naszej miejscówki pierwszej. Pozdobywać ten koral. O, tutaj widzę w ogóle znowuż to, miedź. No, miedzi też będę sporo potrzebował. Muszę kiedyś po prostu zrobić taki wypad po tych lokacjach takich zwykłych. No, jeszcze tutaj, nie? Gdzie jesteśmy. I pozbierać dużo jakichś różnych... O, w ogóle tutaj co ja tutaj widzimy? Co my tutaj widzimy? Będzie kwarc. Nie, na przykład tutaj w ogóle mnie nie było. O, tu widzę całkiem spore ilości fajnych rzeczy. Srebro na przykład, którego też nam bardzo brakuje. A srebro jest potrzebne do wyrabiania tych... O, tu byśmy naprawdę mogli oszaleć. O, i w końcu mamy to, to żeśmy jeszcze nigdy... A, w ogóle zapomniałem zeskanować. Dobra, weź to ugryź. Panie. Czekaj, bo jak oni chyba zrzucają, to też im wypada ząb, rozumiem, tak? Czy nie? Czy jak to wygląda? Czekajcie, bo ja zaraz też się uduszę tutaj. Jakby nie było. A chciałem tylko ząbki przede wszystkim też zeskanować, nie? Co tam, chłopaki? Bawicie się? Fajnie, fajnie ten. O, jest tam na przykład ząb, nie? Ja przede wszystkim mogę zeskanować ten ząb, oczywiście. Tap. Podsumowanie. Zastosowanie jako naturalny substrat w fabrykacji szkła emalionowanego. O! Tylko? To ten w dupę ich ugryz. Ten czerwony. Co to jest? To jest tak... Aha, to wodorosty się odbijają. Dobra, nieważne. Cyk. Tak jest. Dobra, lecimy do bazy w takim razie. O, tutaj jeszcze. Tyk, mieć. Tu. Kurde, jakby mieć. O, o, tytan. Ale już nie mam tego miejsca. Dobrze by było trochę tej miedzi pozbierać, tak szczerze powiedziawszy. Miedzi, srebra i takich rzeczy, nie? Takich podstawowych niby materiałów, tylko po prostu trzeba mieć na to też, wiadomo, miejsce. Dobra, to połóżmy sobie już tutaj tytan, powiedzmy. Tutaj połóżmy sobie miedź. Tutaj całe nasze szkło kwarc. Tutaj całe złotko. To... Dajcie mi to. Stwórzmy więcej po prostu tych szafek. Byśmy mogli już po prostu odkładać sprzęcicho. Cyk. Cyk. Za blisko? Jakie za blisko, panie kochany? W ogóle te szafki tutaj byśmy mogli podpisywać też.
żeby później było wiadomo, bo jak my zrobimy takich 1000 szafek z surowcami, to później nie będziemy wiedzieć, gdzie co jest, nie? O, skończyły się surowce, dobra. Dobra, to to tu. O, co ciekawe, kwarc też się skończył. Złoto. Koło złota będzie srebro. Później ołów, bo też jest wydobywany z tych samych... Ma tych szku... Tych. Łupków. No i później co? No, lit, który tam gdzieś po drodze żeśmy zdobyli. Tu. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. A nie, to jest tutaj. Dobra. Możemy nawet dokończyć tą szafkę. Cyk. Ale resztę żeśmy po prostu rozdysponujmy. Tak jak Bozia przykazała. Cyk. Nie, dobrze. Tu kwarc. Mhm. Woda, jedzenie. Niam, niam, niam. Lub. I bym teraz sobie popłynął z powrotem do bazy, tylko że po drodze jeszcze widziałem takie miejsce, gdzie byśmy mogli przeszukać. Nie chciałem tego robić wcześniej, bo widziałem tutaj takie niedaleko miejsce, które byśmy mogli przeszukać, bo tutaj były jakieś skrzyneczki, nie skrzyneczki, jakiś tu złom jest akurat, ale gdzieś, o właśnie. I tam widzę też dalej są skrzynki, nie? Zobaczmy w takim razie, co my tu mamy. Fragment przenośnej konsoli. No to już mamy, ale będzie przytajmi tytan z tego. Sól. Złom. Fragment przenośnej konsoli. Czyli tak jak było też mówione przez was, że często po prostu te same części, fragmenty są obok siebie, nie? To jest tu... Tam jest zębacz. No dobra. Dużo tych jest tutaj skałek też tych łupków, ale to myślę, że sobie już jak zbudujemy naszą bazę taką podstawową przynajmniej na razie, to wtedy będziemy mogli sobie szukać i zbierać wszystko. Dobra, tymczasem lecę do starej bazy, pozbierać jeszcze to tam, co zostało. Sobie tutaj posegreguję, porobię i zobaczymy się ponownie. Okidoki, poprzenosiłem praktycznie wszystko z tamtej bazy. Nawet sobie chciałem tutaj zrobić ładowarkę, to też przyniosłem. Układałem tutaj troszkę tego, tu będzie tytan, tu będzie miedź, tu będzie szkło, kwarc, złoto, srebro, diament, o nie diament, ołów, ale to będzie diament. I lit, i te od wodorostów wszystkie pochodne. Tutaj będą te, o właśnie, to też potrzebuję. Te wszystkie takie kuby, części w tych, no i tutaj na końcu jeszcze sobie dałem te i pierdyknę sobie też te kwasowe do baterii, co są potrzebne, nie? Dobra, no to co, teraz musimy trochę pobudować. Gdzie jest teraz złoto? Tutaj chyba, tak. Cyk, czyli tak, fabrykator, najważniejszy przede wszystkim. Cyk. I to będzie gdzieś tutaj koło tych szafek właśnie. Elegancko. Ładowarka baterii. No właśnie. Ładowarkę baterii sobie stamtąd ściągnąłem. Fajnie, że się nie traci tych surowców, jak się te ładowarki robi. Ten czerwony mi tam bije w ten. No i sobie weźmiemy tutaj i przede wszystkim też chciałem tutaj sobie obok szafkę postawić, taka, która będzie do tej, nie wiem, zużyte, chociaż w sumie zużyte baterie nie muszę, bo zużyte od razu wsadzam tutaj i tyle, nie? Teraz nawet nie mam nawet żadnych zużytych. Co dalej? Na pewno radio.
Ciekawe, brakuje nam tytanu. Brakuje nam tytanu. No, będziemy musieli się tak po prostu przejść, przepłynąć tutaj po okolicy. No właśnie, a z drugiej strony chciałem sobie taką kuchnię, czyli tutaj gotowa żywność, gotowe picie tutaj do zrobienia dopiero. Tu jakieś dziwne jajka stworzenia, jakieś dziwne pochodne. A tutaj nasiona. I tutaj zaraz też pierdykniemy sobie ogródki, tylko że widzę, że ja muszę się wybrać na tytanową... na tytanowe poszukiwania. Tego siup. Do tego i co? Byśmy sobie może tak sobie przelecieli mniej więcej gdzieś tutaj. Tak. O. Nie wiem, czy tu się zmieścimy. Powinniśmy, ale tu widzę dużo też materiałów, nie? Do zbiórki. O. Cyk. To z tego powinno też tytan wypadać, teoretycznie. Ale złoto, też srebro. Cyk. Kwarc też się przyda. Wszystko się przyda. A tu jest już wyjście na zewnątrz. Okej. Okay. Tu jeszcze niżej. Ale tu widzę, że chyba tylko takie wgłębienie i nic. Ja zebrałem tu? Teraz dopiero zebrałem. I nic więcej tak nie ma tam na dole. Tu jeszcze kwarc widzę. Trzeba uważać trochę na te wodorosty tutaj, co tak odstają sobie z sufitu. Okej. To co, idziemy dalej? Tutaj. Tutaj widzę, że chyba nam się bateria wyczerpała. Dobrze, dobrze. Jakieś dziwne, coś świecące widzę. I inna flora już tutaj. Cyk. Z drugiej strony byśmy mogli też złomu pozbierać. Takiego, który już nie będzie potrzebny, ale nie na tych terenach, gdzie są wodorosty, bo tutaj biegają te stalkery i gubią zęby, nie? Tylko byśmy sobie może podlecieli na ten nasz początkowy też biom po złom. O! Srebro, tak jest, dziękuję bardzo. Srebro nam się bardzo przyda, bo to jest srebro, są te robione takie narzędzia elektryczne, które wykorzystujemy do sporo rzeczy różnych, nie? Cyk. Jak to wygląda? No tytanu zbieraliśmy, ale zdecydowanie za mało. Ja sobie tutaj pozrzucam to szybko. Miedzi przede wszystkim też pozbieraliśmy, a miedź to zawsze jej ciągle mało i mało. Srebro, no właśnie srebro też by było potrzebne w dużej ilości. Nie, ołów tutaj. Dobra. Można by było sobie nawet tą rybkę zjeść. Tutaj sól. Tutaj wodę sobie zaraz łykniemy. Cyk. I też baterię możemy jedną chyba już wsadzić. Tak, cyk. Właściwie to w tym też można już wymienić baterię. Żeby nie było. I od razu tutaj pierdykniemy do ładowanka kolejną. Dobra. Plan jest taki. Bo pamiętam, że koło tej, w tego naszego starej bazy, tej początkowej bazy, tam było sporo złomu. I to było na takich terenach, gdzie stalkery nie pływają, nie? Tak więc można by było tam pozbierać ten złom i będziemy mieli dużo tytanu z tego złomu. Tutaj zostawimy złom, bo tutaj są, widzicie, pływają te paździochy.
Dlatego im nie będziemy zabierać tutaj tego. Czy to te ryby można zabić? Można chyba. Chyba przez nie przeleciałem. No i pozbieram złomu, będę miał dużo tytanu, tak więc będę mógł sobie też porobić te pola uprawne. Żeby te arbuzowce, czy jak to tam się zwało, hodować. Czy nawet tą cebulę taką, czy coś tam. Dobra. Ale teraz tutaj, w tych terenach. Poszukajmy złomu. Chyba, że już zebrałem cały złom. Znaczy, o właśnie, a tutaj na przykład. Nie masz jakiegoś złomu jeszcze? Chyba nie. Z drugiej strony tam ten złom nawet poszukał w stronę Aurory. Ona jest tam, w tamtą stronę, nie? Tylko może przepłyniemy poza teren tych stalkerowców. O. I tutaj może gdzieś ten złom się znajdzie, fajny? O Jezus. Panie, podwozie całe porysowane. Trochę kijowo, że akurat trafiłem na to, jak jest dużo ciemno. Cyk, miedź. Miedź albo nie miedź. Już z drugiej strony to też można by było, tylko że już nie wiem, czy jak mi dużo czasu zostało. Żeby... O! No właśnie, tutaj jest dużo złomu, nie? Na przykład. A to? Co to? Silnik cyklopa. Też nam doda sporo... materiału. Właśnie, może to jest ten czas, żeby też popłynąć... Aurorę w koło. O! Na przykład widzę na tej wyspie, jeżeli to tak można powiedzieć, dużo złomu. No, tu widzę, że chyba pozbieram dużo złomu wokół Aurory, co jest dobrym też. O, patrzcie, na przykład tutaj kolejny złom. A nie. Ja myślałem, że to złom jest. Dobra, nieważne. Ale faktycznie, może spróbujmy się przepłynąć wokół Aurory i zobaczyć mniej więcej... O, czy ja bym tu mógł wpłynąć? Aha. Niewidzialna ściana. Nawet tutaj. O, a co tu tak ciemno? Wow. Tak trochę mrocznie się tu zrobiło. Ciemność życia w tym rejonie jest znikoma. Odejdź! Odejdź! Odejdź ode mnie! Odejdź! Co? Co? Odejdź ode mnie. Pieprzaj! Czy on mi właśnie zepsuł mój... Dlaczego? Bateria, fajnie. Dlaczego on mi to zrobił? Ale co, jak? On mi to po prostu tak wziął i zniszczył? Ja pierdzielę, ja zawał mam. Elena, mam zawał. O nie.
O matko jedyna. Nie, no tak nie może być. Że co? Że co to było? Dobra, czyli ten... chyba nie opływamy Aurory. Lepiej się trzymać po tej stronie Aurory. Ja pierdzielę, oni przesadzili. Coś mamy. O! Wulkan znalazłem. To taki, którego... chyba... nie widziałem wcześniej. Dobra, ale to wulkan będzie od bazy w stronę... Aurory. Tyłka Aurory. Cicho tam, Stalker. Ja przed chwilą przeżyłem szok. Ja pierdzielę, rozwalił mi statek. Ja muszę znowu statek zrobić. Właśnie, muszę też tu przynieść ten, tą pojazdów całą. Kurde, ale jestem w szoku po prostu jeszcze. Okej, tak się bawimy. Dobra, teraz tak, jeszcze mogę też stworzyć sobie od razu radio, bo też miałem jakiś sygnał, to może odbierzemy. Nie tu. Powiedzmy, że radio będzie przy wejściu. O. Cyk. Uploaded to PDA. 250 metrów. A właśnie, to już 250, to też 250, tak więc to już takie większe odległości, głębokości. Jak wygląda tutaj? No tutaj się cały czas ładnie to uzupełnia, powiedzmy. Dobra, róbmy sobie złom, znaczy odzyskujmy może ten tytan z tego, nie? Cyk. Próbujmy jeszcze na koniec zrobić sobie te ogródki, powiedzmy. Nie wiem, zróbmy sobie tak. Nie, no dobra, nie idźmy tak aż daleko z tymi ogródkami. Tylko zróbmy sobie na przykład... tutaj. Na przykład drugi też tutaj. Dobra. Cyk, 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 cyk. Dobra. Aha, i tu mogę donicę, czyli mogę tutaj sobie włożyć nasionka, powiedzmy. Arbuzowca, nie? Cyk, 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 cyk. Więcej tych nasion arbuzowca by się przydało. A tutaj bym mógł na przykład chiński ziemniak. Też by się ich więcej chyba przydało, nie? No i one będą, rozumiem, sobie rosnąć. No to bym jeszcze jedną donicę położył na te grzyby. Do baterii. Wiecie, te jakie kapeluszniki. Kurde, nie pamiętam, jak one się nazywają. Właśnie apteczkę też chciałem jeszcze stworzyć, ale... ale to może za chwilę. Cyk. Dobra. O. Zarodnik pasowego grzyba. Bo one są też przydatne, nie? Do baterii. O, nie mogę ich tutaj? Myślałem, że będę je mógł... ale czekajcie, bo one muszą być pod wodą. No tak. No tak, to by dużo wynikało z tego. A bym chciał jeszcze sobie stworzyć na przykład akwarium.
Czy akwarium jest tylko dekoracyjne, czy tam można hodować jakieś rybki? To jest dla mnie też ciekawe, nie? No nie, ona jest jakby samowystarczalne środowisko wodne. No nie wiem, powiedzmy, że sobie chciałbym tutaj położyć takie akwarium. O, cyk. Szkła nie mamy. Jak to nie mamy szkła? Jak mamy? Proszę bardzo. Proszę mnie tutaj nie okłamywać. No i co? I co tu by mógł teraz ten? Zarodnik, czy nie? Nie. A może jajo? Tutaj. Jajo stworzenia. Nie. Jajo tam nie pasuje. A to coś? Jak ta zielono się ten? Kurde, nie mam pojęcia, co tu włożyć. Chyba, że po prostu... Nie, to tu. Zastanawiam się też nad po prostu włożeniem ryby. Powiedzmy taką sobie rybę włożyć. A tak. Łe. No dobra, niech lata ta sobie, bo to jest rybka, którą mi tak nie chciałem jeść, bo są lepsze do jedzenia ryby. Cyk. O, dobra. Kurde, nie mogę jeszcze dojść do siebie po ostatnim spotkaniu z tym bydlakiem. Dobra, zjedzmy sobie. Dobra, ale sobie skończymy na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jak tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i przeniosę sobie tą konsolę, zrobię sobie też chyba może ten pojazd, no jeszcze raz. I zobaczymy, co w następnym odcinku. Może pozwiedzamy trochę, zjedziemy tam do Nory. Albo, bo będziecie znowu mi tam wszyscy pisać, że udać się na Aurorę. Ja do Aurory nie chcę się teraz zbliżać na razie. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co w następnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście. Do zobaczyska. Nara!